Witam Was na kanale Napęd na motoryzację. Dzisiaj testujemy zdalne sterowanie z pilota w nowej Kia Sportage 2023. Najpierw uruchamiamy holdem. Czekam, aż tutaj ładnie nam zamiga na czerwono. OK. Samochód mamy już uruchomiony. I przytrzymujemy, by jechał do przodu. I samochód nam się pięknie zbiera. Tak zwane zdalne sterowanie. I automatycznie zahamował. Teraz zobaczymy go do tyłu, czy funkcja działa. OK, widzę już tutaj na monitorku, że przełączyło na R, czyli bieg wsteczny. Przejedziemy teraz kawałek do przodu i zobaczymy, czy faktycznie wykrywanie przeszkód działa w tym modelu. Właśnie ze zdalnego sterowania. OK, podejdziemy sobie, cały czas trzymając na wstecznym biegu. OK, mamy światła wsteczne. I zobaczymy, czy samochód się zatrzyma przede mną. Trzymając cały czas na wstecznym przycisku. Zobaczymy teraz, czy działa to również z przodu. OK. Podejdziemy sobie do przodu, albo nawet przechodząc. Dojedziemy jeszcze kawałek do tyłu. OK. I przechodząc dalej, zobaczymy, jak będzie. I będziemy przechodzić. Zobaczymy, czy samochód zatrzyma się idealnie. Zatrzymał się przed przeszkodą, nawet przed przechodzącymi osobami. Zatrzyma się samochód również parkując w garażu, czy to też w ciasnych miejscach. Nie musimy patrzeć do tyłu, chociaż warto, czy jest jakaś przeszkoda, ile jeszcze musimy dojechać tym samochodem, jeśli jest ciasno w tym miejscu, w którym parkujemy. Ja ze swojej strony zapraszam Was do subskrybowania i komentowania, oceniania kanału. Dziękuję salonowi Kia Padecki Kraków za możliwość prezentacji właśnie tego samochodu. Widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Cześć!